dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić najważniejszy element mojego programu wyborczego. A żeby ten element został przedstawiony w sposób taki naprawdę pełny, to zaprosiłem dzisiaj do udziału w konferencji również ekspertów. Ekspertów, którzy nie są moją drużyną w wyborach. To nie są ludzie, którzy popierają moją kandydaturę czy w ogóle formację polityczną. To są ludzie, którzy znają się na rzeczy. Znają się na projektach drogowych, znają się na urbanistyce, na architekturze. I poprosiłem ich o opinię dotyczącą tego pomysłu, tego programu, o polskie drogi ekspresowe. To jest coś, czego nam ewidentnie potrzeba w tej chwili i co może być takim dodatkowym krwiobiegiem naszej gospodarki i rozwoju regionu. Pierwsza z nich to droga ekspresowa S46. To jest najkrótsza droga do Warszawy. To jest droga, która komunikuje nas z Pragą również i najkrótsza droga do Pragi z Opola. To jest droga wreszcie, która ze wschodu na zachód przecina nasze całe województwo. Drugi z tych pomysłów to pomysł nowy, to zupełnie nowa idea. Koncepcja przebudowy drogi 45 do standardu drogi ekspresowej. To jest szczególnie istotne dla osi północ-południe, osi, która jest niezwykle ważna w każdym regionie. Niezwykle ważna dla nas również droga, ponieważ po pierwsze komunikuje nam cały region w tej osi północ-południe, dynamizuje nam ten rozwój tego regionu w tych kluczowych jego częściach, pozwala nam nieco przytulić dawną naszą część województwa, czyli Racibórz i powiat raciborski. Powiat, który w województwie śląskim jest nieco zapomniany, jego naturalne połączenia funkcjonalne z województwem opolskim są absolutnie historyczne i gospodarcze i faktyczne. Powiązanie autostradowe jest bardzo osłabione. Natomiast musimy popatrzeć też na Opole jako centrum administracyjne i kulturalne. Stąd powiązanie południa z centrum i północy z centrum województwa jest niezwykle istotne dla funkcjonowania tego naszego całego organizmu wojewódzkiego. Całe inwestowanie w układ komunikacyjny jest w ogóle w Polsce bardzo zapóźnione i budowanie w tej chwili głównych korytarzy, które przebiegają obok Opola, zarówno przez A4, jak i przez S11, które łączą bardzo ważne regiony, jednak nie służą też bezpośrednio rozwojowi naszego województwa. Stąd te propozycje doskonale się wpisują w potrzeby naszego województwa. Na Opolszczyźnie zadziało się coś takiego. Budowa autostrady A4 to jest ponad 20 lat temu. Ona oczywiście dzisiaj już wymaga poszerzenia do trzeciego pasa i to gdzieś tam w tle się dzieje i miejmy nadzieję, że nastąpi. I w zasadzie od tego momentu nie mamy żadnej drogi szybkiego ruchu. Zrobiłem sobie takie proste wyliczenia. Ile potrzebujemy czasu, żeby obecnie dotrzeć na północ do Gdańska? Obecnie to jest około 5 godzin 30 minut, ale z tego 1,5 godziny potrzebujemy, żeby dostać się do Częstochowy. To jest 90 kilometrów. Gdyby tam była droga S46, ten czas skraca się o 45 minut. Czyli 45 minut byśmy potrzebowali na dojazd do Częstochowy. Mniej więcej podobnie drogą S45, gdyby faktycznie taka powstała, dojeżdżamy na północ od Kluczborka, na północ od Byczyny do drogi S8 i też z 1,5 godziny ten czas by się skrócił do 45 minut. Także nam te drogi są potrzebne i uważam, że jeżeli ma serce Opolszczyzny bić mocniej, ten krwiobieg ma być żywszy, to te dwie drogi faktycznie staną się takim przyczynkiem do jej rozwoju. W Polsce drogi ekspresowe i autostrady to jest coś, co jest finansowane ze środków rządowych. Takie drogi się buduje. Niedawno mieliśmy okazję cieszyć się z wspomnianej obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. To jest potężny kawał dwujezdniowej drogi i taki standard drogi chcielibyśmy mieć w okolicach Opola. Tamta jest rzeczywiście fragmentem, ledwo liźnie województwo opolskie w północno-wschodniej jego części. My byśmy chcieli mieć drogi ekspresowe, które będą się krzyżowały w Opolu, które będą komunikowały całe województwo z resztą świata.